postęp jest, potrzebujemy. Teraz kolejny. Jak dyplom ukończenia Politechniki może kobiecie pomóc w karierze? Przyszło sporo osób. Szacujemy, że około 300 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Opola, ale nie tylko, bo przyjechali również uczniowie z Wołczyna, z Kędzierzyna, z Prudnika nawet. Wszystkie wydziały Politechniki Polskiej przygotowały jakieś ciekawe prezentacje, warsztaty. Przykładowo Wydział Mechaniczny pokazuje samochody doświadczalne, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki pokazuje walczące roboty, Wydział Ekonomii Zarządzania, oczywiście wykład o ekonomii. Tradycja w mojej rodzinie jest taka, że kończymy Politechnikę Opolską. No, w sumie sami mężczyźni, jak do tej pory, jestem pierwszą kobietą, która uzyskała tytuł inżyniera na tej uczelni. Ale jakby zawsze byłam blisko z ojcem i stwierdziłam, że to jest dobra droga. No tak się pewnie też utarło, że elektrotechnika jest męska, tak? A wychowanie fizyczne, bądź ekonomia, bądź na przykład europeistyka jest trochę bardziej kobieca. No tak się utarło, ale no, jesteśmy tutaj po to, żeby też pewne stereotypy zburzyć. Całe moje studia spędziłam jakby w gronie samych mężczyzn, ale sobie bardzo to chwalę. Zawsze interesowałam się przedmiotami ścisłymi, przede wszystkim fizyką, matematyką. No i jak byłam w liceum ogólnokształcącym w Bolesławcu, Politechnika Wrocławska zrobiła taką akcję naboru na swoje studia, ale przeprowadziła te egzaminy w lutym, w marcu. No i dla mnie jakąś taką sympatyczniejszą sytuacją był fakt, że dostałam list Politechniki Wrocławskiej o tym, że jestem studentką dzień przed maturą z języka polskiego. Chcę iść w kierunku środowiska, ale też tutaj dziewczyny bardzo ładnie pokładały nam wszystko, więc telefon, szczególnie oprogramowania telefonu mi się spodobały, że mogę sobie sama aplikację, no i oczywiście zarobek na tym bardzo ładny można zdobyć.